Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci. Jak widzicie, Amelia jeszcze sobie śpi, ale przyszłam do Was tutaj, ponieważ mamy już trzeci trymestr, więc postanowiłam właśnie w tym momencie rozpocząć odcinek. Jak już zapowiadałam, to jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to pewnie wiecie, że mieliśmy się przeprowadzić do nowego domu i właśnie w nim jesteśmy. Jest to największy dom, który znajduje się w Wierzbowej Zatoczce. Bardzo lubię w nim grać i jest on na tyle duży, że na pewno idealnie nadaje się do tego wyzwania. Tak, ogólnie mamy, jeżeli chodzi o meble, nawet większość z nich jest taka sama, jakie mieliśmy w poprzednim domu. Więc tutaj mamy kuchnię razem z jadalnią, jeszcze do tego stoliki dla małych dzieci, tutaj miseczki dla kotów, taka mini łazienka, której można się szybko ogarnąć. Ogródek nasz, który musimy znowu ogarnąć. Tutaj mamy kolejną łazienkę, troszkę większą. I widzicie, nawet nie tylko prysznic, ale też wanna. Tutaj mamy też sypialnię właśnie Amelii wraz z legowiskami dla kotów. Tutaj na ścianie jest, jak widzicie, tutaj jest taki duży przedpokój i na ścianie wisi nasza mała kolekcja piór, które kiedyś tam Amelia dostała od kotów. Pewnie jeszcze jak kiedyś dostaniemy, no ta kolekcja się powiększy. Tutaj mamy solenie sztalugę. I tutaj mamy oczywiście torebek dla kotów, zabawki. No i kanapa z telewizorem. Tu jakiś talerz leży, który trzeba wyrzucić. Tego wcześniej nie zauważyłam. O, ale od razu go przeciągnę. Tutaj w ogóle też na stoliku mamy taki fajny dywan i takiego słodkiego kota, który bardzo przypomina naszą Coco. Naprawdę identyczny wręcz, więc bardzo chciałam go tutaj ustawić. Mamy jeszcze, jak widzicie, przed drzwiami wieszak na ubrania i parasolki. A tutaj przed domem, widzicie, są drabinki dla dzieci i ten basen z piłeczkami. Tutaj mamy jeszcze grilla oraz taki mini stolik. Wyżej, tutaj z tej strony, mamy pokoje dla nastolatków. Tutaj są pokoje dla dzieci w wieku szkolnym. Jeszcze wyżej mamy, tutaj są pokoje dla małych dzieci. Taka większa łazienka. Strefa zabaw dla dzieci. I pokój, w którym będziemy umieszczać wszystkie nasze akty urodzenia i ogólnie tutaj będzie... Będą właśnie jeszcze powieszone wszystkie akty urodzenia. Przynajmniej postaram się, żeby tutaj wszystkie były. I jest też kołyska dla dziecka. Ale myślę, że jak nam się urodzi dziecko, no to tą kołyskę przeniosę na dół, żeby Amelia nie musiała cały czas chodzić tam z powrotem. Więc jak dziecko się urodzi, to przeniesiemy tą kołyskę na dół. Ale na razie jest właśnie tam. Gdzie Tomek już wstał, ale... Amelia niech jeszcze sobie trochę pośpi. Dzisiaj akurat trafił nam się dzień psikusa. Nie wiem, czy będziemy go wykonywać, ale zobaczymy. Może akurat nam się coś uda zrobić z tym. I teraz chciałabym, żeby nasz Tomek podniósł sobie trochę umiejętności motoryczne, bo już całkiem niedużo mu brakuje do czwartego poziomu, a tego potrzebuje do szkoły. A jednak chciałabym podciągnąć tą ocenę do szóstki, więc może akurat nam się uda. I mam nadzieję, że, tak, że nie słyszycie w tle wiercenia, ale jeżeli tak, no to przepraszam Was za to, bo niestety akurat dzisiaj sąsiad musiał zacząć wiercić. Myślę, że już umiesz... Obudzę Amelię. Niech sobie coś zje. Miałeś się bawić na drążka, a nie odkładać jakieś zabawki. Będzie musiała za chwilę znowu iść do toalety, bo
W tym drugim i trzecim trymestrze ciąży, jak grałam przez chwilę sama w drugim trymestrze, jeszcze przed nagrywaniem, no to co chwilę chciało mi się do toalety albo jeść. Więc no, trochę ciężko, ale damy radę. Tu uzupełnimy miseczkę i musimy ogarnąć nasz ogródek, bo trochę jest zachwaszczony i w ogóle. Jest cały plan i możemy nawet ewoluować coś i odchwaszczać. Które to jeszcze? Chyba to się świeci. Tak. Zaraz zobaczę, czy jeszcze tutaj coś się świeci, żeby ewoluować. O, chyba jeszcze grzybki się świecą. O, plitek się rozpoczął. W sumie możemy i na niego iść. Bo może akurat coś ciekawego się trafi. Bo czasami trafią nam dość ciekawe rzeczy na tym clean targu. Więc możemy się tam wybrać. Co? Bawimy tam? Nie baw się. Ty miałeś ćwiczyć motoryczne, nie bawić się lelkami jak małe dziewczyny. Bo ogólnie, jeżeli chodzi o zabawę lelkami, no to ja to tylko daję simkom, a nie simom małym. Jednak wolę, żeby chłopcy w tym wieku robili coś innego niż zabawa lalkami. No więc Amelia tutaj się zajmie takimi dobowymi sprawami. Dokończę obraz i pójdziemy na ten plitark. O, czwarty poziom tego ogrodnictwa. No. O, wybaczcie, że tak przez chwilę była cisza, ale po prostu ten sąsiad ci dość mocno wierci. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale jeżeli tak, no to wybaczcie mi, ale nic nie mogę na to poradzić. Już od początku tego dnia cały dzień o, wierci. Tutaj ten obraz. Jakby co, to postaram się wam się wyciąć te momenty, gdzie jest wiercenie, jeżeli będziecie to słyszeć. No, więc tak. Teraz oczywiście wybieramy się na plitark. Zaraz, tylko najpierw niech... no, Tomek sobie podwyższy tam umiejętności motoryczne, ale jak widzę, zajął się bałaganem niż podbijaniem umiejętności. Bardzo niedobrze. Teraz tylko sprząta. Widzę, że Tomek dzisiaj chyba nie ma chęci do bawienie się, jeżeli chodzi o te drążki, też chyba nie chcę podwyższać umiejętności i mieć potem wszystkich. Coś mi się wydaje. Ale już naprawdę niewiele mu zostało, więc mam nadzieję, że da radę. Jeżeli słyszeliście ten dźwięk, no to napijam się właśnie herbaty. Także tak. O, widzę, że trzeba coś malować, jakiś mały obrazek. O, udało się.
Czwarty poziom. Dobrze. Także udało się, już nie musisz tego robić, możesz robić sobie teraz co chcesz, bo lekcję już z nim wcześniej odrobiłam, więc może teraz robić co chce. I mam nadzieję, że jak dam mu w poniedziałek, żeby uczył się pilnie, no to będzie miał tą szóstkę i będziemy mogli go postawić w nastolatka. Tak, ogólnie bardzo ładna obrazka namalowała, możemy teraz go sprzedać. Idziemy do toalety ponownie i idziemy na ten flea targ. Który mam nadzieję, że jeszcze trwa. Także myślę, że spotkam się już z wami na tym flea targu. Także widzimy się za chwilę. Okej, kochani, jak widzicie, już jesteśmy na flea targu. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Czy coś w ogóle jest, bo jeżeli nie, no to myślę, że wrócimy do domu. Taka to kanapa różowa, jakieś krzesła. O, ta kanapa jest całkiem ładna, tak akurat mi się wydawało, że ją kupimy. Ale jeszcze zobaczymy, co tu jest dalej. Bo myślę, że możemy jeszcze popatrzeć. Tutaj mamy jakieś lampki. To chyba nie jest nic ciekawego. O, patrzcie, mróz? Serio? Jeszcze nie ma świąt. Jak on się nazywa? Klemens Schron. Dobre. Ale myślę, że jak będą święta, to zrobimy romans z Babcią Mrozem, bo chciałabym mieć z nim dziecko, bo wiem, że można. Także jak będzie taki okres przedświąteczny w grudniu, to na pewno pojawi się odcinek nie dość z Wigilii, to jeszcze postaram się, żeby Amelia miała dziecko z Babcią Mrozem. Mam nadzieję, że nam się uda. A tymczasem zamówimy sobie jakieś jedzonko. Może być, może coś lekkiego, skoro jest w ciąży, może tą samosę sobie weź. Bo nie chciałabym jej dawać coś takiego bardzo ostrego, więc niech sobie zje to. No dalej. Zawiesiłaś się? Poczekajcie, może spróbuję zresetować. Okej. Teraz zobaczymy, czy będzie lepiej trochę. Już się zrobiła kolejka do tego jedzenia. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy zamówić. No może spróbujemy tutaj. No, idzie. Dobra, więc przynajmniej coś tutaj zjemy. Takiego innego niż to, co mamy w domu. Tutaj przy okazji może nie wiem, damy jakiś napiwek tej. Co tutaj gra? Jakieś gitarze w ogóle chyba ona je zrobiła sama? Tak to wygląda. Tak, przestałam grać, no cóż, trudno, ale myślę, że jeżeli chodzi o ten pitark, to co to jest? A, to są jakieś skaminy. No nie, możemy sobie kupić tą kanapę i zmienić jej kolor. Także myślę, że weźmiemy to. Okej. Czy ty to w ogóle zjadłaś? Festiwal się zaraz kończy, więc myślę, że będziemy już wracać do domu. To może... Wiesz co? Poczekaj jeszcze chwilę. Może sprzątnij ten talerz. Dobra, schowaj do wyposażenia zaraz.
Najpierw niech schowa, a potem zobaczymy, czy możemy to wyrzucić albo coś. Ojejku. W takim momencie? Super! Okej, jak widzę, nie możemy tego wyrzucić, więc niech ona sobie to dokończy i za chwilę jedziemy do szpitala. No wiesz co, Amelia, chyba to był zły pomysł. Idziemy do szpitala. Urodź dziecko w szpitalu. Dalej, idziemy. To był chyba Bjorn, jeśli dobrze pamiętam. No, idziemy. Okej, przynajmniej od razu idziemy. O! Patrzcie, w recepcji jest duch. Bardzo ciekawe. Ale na szczęście teraz jedziemy rodzić. No, idź. No ja. Kurczę. Idź urodzić to dziecko. Hej. No. Nie wiem właśnie, ale chyba on, to jest chyba tak, to jest facet. Ma takie włosy, że ciężko stwierdzić czasami po wyglądzie z nim, czy to jest kobieta, czy facet. Dziewczynkę mamy. O, bardzo fajnie. Teraz imię to Hanna. O kurczę. Ale fajnie. Trzymamy kolejne dziecko. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ojej. Dobrze, świetnie. Wracamy do domu. Krzem. Widzicie. No nie, jesteś na dół? Nie. Wszystko będzie dobrze. Ale wracając, widzimy się za chwilę. Okej, widzicie, już wróciliśmy do domu. I za chwilę Amelia pójdzie ponownie do dziecka, bo no chce. Właściwie potrzebuje jeszcze uwagi od razu po przybyciu do domu. Nie wiem, może nakarmimy ją, zaraz zobaczymy. A ty, mój drogi, powinieneś już dawno spać, bo jutro idziesz do szkoły. Wiecie, czego mi brakuje w Simsach? Wolnych dni dla dzieci, jako szkolnym, poza weekendami. Oczywiście wiem, że są różnego rodzaju święta w Simsach, tutaj w kalendarzu, i wtedy dzieci automatycznie mają wolne. A jednak wolałabym, żeby było troszkę więcej tego wolnego u tych dzieci. Dajcie znać, czy wam też to przeszkadza. I ogólnie też przed chwilą, jeszcze zanim rozpoczęłam kolejne nagrywanie, właśnie tej sceny, którą teraz widzicie, no to
Sprawdzałam wyniki ankiety, którą robiłam w poprzednim odcinku i widziałam, że jest Wam obojętne, czy mam zmienić Amelie włosy na jesień. I myślę, że jednak zmienię jej te włosy. Także za chwilę przejdziemy do kasa i zmienimy jej te włosy, tylko najpierw tutaj ogarnię te miski i znowu trzeba ogarnąć dziecko, bo jeszcze jest bardzo wolna. Aha. A przecież chyba ją przez chwilę nakarmiłyśmy. Albo i nie, więc nie wiem, czy ją nakarmiła w końcu, czy nie. Ale nie jest taki. No, stomek już idzie spać, a my się zajmiemy naszą Hanką. Teraz już będzie dobrze. Kurczę, Koko się tutaj położyła i nie wiem, czy uda nam się przejść do lustra. Ale w sumie mamy tutaj szafę, więc będzie tutaj lepiej. Także za chwilę widzimy się w kasie. Okej, okay, widzicie, już jesteśmy w kasie. I teraz zajmiemy się właśnie włoskami naszej Amelie. Nie będę tego robiła na przyspieszeniu, tylko po prostu razem wybierzemy jakąś fajną nową fryzurę. Będzie to oczywiście coś z długich włosów. O, to wygląda fajnie i lubię ten werkoczek bardzo. Zobaczmy, czy jeszcze coś mi się spodoba bardziej. Tylko do tyłu wydaje mi się, że to jest niezawarte posyłą. Mamy ten kolor. Chyba nie. O! A może to. Ta fryzura ostatnio bardzo mi się spodobała. Zaczęłam ją częściej dawać moim synkom i całkiem nieźle na niej wygląda. Myślę, że tak zostawię. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej fryzurze, czy wam się podoba. Bo mi w zasadzie bardzo, to nie, akurat nie będę jej zmieniać. Tej eleganckiej. Ale tutaj już dam tą fryzurę samą. O, ale genialnie tutaj ta fryzura wygląda w tym imprezowym, zobaczcie. Jeszcze do tego z tym makijażem, genialnie po prostu, bardzo mi się podoba. Tutaj też. Tutaj też całkiem nieźle to wygląda, ale myślę, że jeżeli chodzi o to ubranie na dwór, to da mi tutaj rozpuszczone włosy, jakieś fajne. Myślę, że dam po prostu jej tą fryzurę. Tym stroju. No i co myślicie? Uważam, że wygląda naprawdę świetnie, bardzo mi się podoba ogólnie ta fryzura, jak już wcześniej mówiłam. Jest ona z dodatku 4 pory roku, jak widzicie. I myślę, że Amelia świetnie wie, jak jej wygląda. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej nowej fryzurze. I za chwilę widzimy się następnego dnia, ponieważ chciałabym jeszcze ten odcinek dograć do momentu, aż Tomek przyniesie ze szkoły szóstkę. Także myślę, że spotkamy się właśnie po tym, jak Tomek zdobędzie szóstkę w szkole. Także widzimy się już niedługo. Okej, okay, widzicie, Tomek ma już, jest szóstkowym uczniem, także zaraz my zrobimy urodziny, więc na jest start. I też przy okazji do domu wrócił ze szkolnym projektem, więc od razu jako postarzymy, to będziemy też
kolejnych odcinkach robić ten projekt jego do szkoły. Ale teraz pora na wypowiedzenie życzenia i stanie się nastolatkiem. Chodź tu, Amelia. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał w tej nowej postaci. Okej. Dobra, teraz może nowo wybrać nową aspirację. Tego, że ma pierwszą cechę aktywny, to myślę, że damy mu coś związanego ze sportem. A druga cecha niech będzie... na przykład... A bo wiem, może po prostu wylosuję. Snob. Dobra, może być. Wow! Zobaczcie, tak teraz on wygląda. Zawołaj na posiłek, tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o jego... Będę go zmieniać. Jego wygląd. Ale myślę, że tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także niech oni sobie tutaj usiądą do stołu. I za chwilę się z wami pożegnam, bo ten odcinek, który już dosyć długo trwa. Więc myślę, że to jest idealny czas, aby wkończyć się tylko niech Amelia zajmie się znowu dzieckiem. Serio jeszcze. Kurczę, z tym dzieckiem to naprawdę. Co chwilę trzeba do niego chodzić. Okej, myślę, że takim oto akcentem pożegnam się z wami. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, bo dzięki temu wspieracie go. I jeżeli chcecie widzieć te filmy, no to naprawdę zachęcam was do subskrypcji, bo jednak chciałabym rozwijać ten kanał. Także pamiętajcie o przycisku subskrybuj, łapce w górę. Wtedy YouTube też będzie wiedział, aby polecać moje filmy dalej, więc... Naprawdę subskrybujcie, bo dzięki temu będę dalej dla was nagrywała te filmy właśnie związane z grami. I pamiętajcie, że filmy na tym kanale pojawiają się w każdą sobotę, ale jeżeli mi się uda, to postaram się też wrzucać filmy na ten kanał w czwartki. I może też czasami w poniedziałek, jak mi się uda. Także postaram się również wrzucać filmy w poniedziałki, soboty i czwartki na ten kanał. Więc, żeby było tak samo, czyli jak na drugim kanale, że w 3 dni właśnie wrzucam filmy. Czyli prawdopodobnie od 3 tygodnia zaczynam na ten kanał wrzucać filmy w poniedziałki, czwartki i soboty, jak mi się uda. I też tak dla informacji, bo nie wiem czy zauważyliście, ale montowałam ten film w nowym programie.
Jego dokładną nazwę znajdziecie w opisie tego filmu. Także jeżeli chcecie wiedzieć, w jakim programie dzisiaj montowałam, no to zajrzyjcie sobie do opisu, bo tam znajdziecie właśnie nazwę tego programu oraz inne ważne informacje, które mogą Wam się przydać. No, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach.